Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Asasyna Dwójki, z tej strony Styry i powoli zaczynamy kolejną misję u Lorenzo de Medici. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. No dobra, czyli że zdobyliśmy pelerynę Medyceuszy, która powoduje, iż strażnicy rodu Medici będą lepiej nas nieco traktować, a przynajmniej nasz rozgłos nie będzie rósł we Florencji i Toskanii. No, to całkiem nawet świetnie się składa, nie będę musiał dzięki temu afiszów tak zdzierać i tracić czas na nagrywanie przez te afisze całych urzędników, bądź też heroldów. Ale mniejsza o to, idziemy do następnego gdzieś, no... do innego miejsca po następne wspomnienie, po następną misję, zadanie. Tak jak już Lorenzo wspomniał, to chyba, no, że ta peleryna nie czyni nas bezkarnym, ale to, że łaże po dachach, to chyba nie jest karalne. Będziemy musieli się też udać do Wenecji, chociaż to nie wiem, kiedy będziemy... szli do niej sam. Na mapę zerknę. O Jezu, nie tutaj. No dobra, pieczęci asasyna nie mamy żadnej na razie. Tego co widzę, znaczy mamy już trzy, ale nie mamy, na chwilę obecną miałem na myśli to, że nie mamy na mapie żadnej zaznaczonej kolumny asasyna, czy tam grobowca. I have served dukes, princes, kings, only the most men. Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. A, czyli, że, tak jak wspomniał, Lona, ten Medici, jakoś się nazwał, nie pamiętam, kurczę, patrzę, no zapomniałem. Tak jak już zresztą wspomniał Medici, to będziemy musieli się udać do Wenecji, ale tym samym to Leonardo też się udał do niej, no to będziemy mieli przynajmniej towarzystwo, ale zanim się udamy chyba do Wenecji, to ja pójdę odwiedzić mojego wuja Mario w celu też małego remontu naszego miasta, Villa Editore. No i to chyba było tylko tyle, co chciałem tam. Chyba był jedyny mój cel, co chciałem tylko ten, udać się do Villa Editore. Ah.
Raz, dwa. No kurde. Trzy, cztery. Tutaj nie widzę żadnego siana. A dobra. Ajajaj. Najlepsze jest to, że nie mam już więcej lekarstw, ale to już kupię chyba Willi Auditore. Najpierw udamy się do niej. Którędy? Do Monterigio, John, do Toskanii. Aha, okej. Czyli, że chyba dobrze jadę. Tak, dobrze. No dobra. Właśnie, przy okazji to też ten, odbiorę swój podatek ze skrzyni, gdzie przybywa Klaudia, nasza siostra. No, dzięki temu to będę miał więcej kasy i lepsze szanse na odnowienie naszego całego miasta. Zresztą tam willi już, kto jak woli zresztą. Buongiorno! Salute, Serezio! Shall we take a look at the list? No dobra, tego marsza to chyba też już zrobię. Okej. Okay. Bank. No też. Aha, nie, bo to ten. 9000 florynów. Kowal. 12000 jeszcze lepiej. No 5000 medyk. Dwa i pół tysiące na trzy. No, krawiec. Dobra. Buon viaggio! Na razie. Buongiorno. Salute, Serezio. Shall we take a look at the list? Dobra, bank, mam 10 tysięcy, no. Kowal, tylko mi zostaje do odnowienia. Bank, no medyk mam cały. I krawiec jeszcze. Burdel, kopalnie. No powiedzmy sobie kowala. A nie, bo kowal to 12 tysięcy, to nie. No bank sobie, lepszy. Buon viaggio! No jakoś teraz to miasto lepiej nieco wygląda, nie uważacie? Moim zdaniem bardzo ładnie, naprawdę, mi się już zaczyna podobać. Do medyka tylko skoczę, akurat mam po drodze. To ulepszę sobie, znaczy ulepszę, kupię lekarstwa. No, dam mu na uleczenie. Hey!
Farewell and swift recovery, amico. No dobra, czyli że możemy teraz się udać do Wenecji. No teraz już nawet chorągiewki, flagi są rozwieszone, no to nieco lepiej wygląda. Z Florencji do Wenecji. Mi się nawet trochę lekko zrymowało. Ja. Właściwie dajemy się do drogi, która prowadzi do Wenecji. Tak to już ujmę. Ale fajnie wygląda Ezio w tej szacie asesyna. Leonardo! Ezio? What luck! I run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. What is this thing, eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Al diavolo, I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Poprowadź powóz Leonarda do Wenecji, nie ma sprawy. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borges' men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! No dobra, czyli że teraz mamy zadanie uciekać od ludzi Rodiego Borgi. Się ode mnie. Ajajajajaj, cholera! Wow, udało nam się jakoś. Ale teraz chyba łucznicy będą nas czekali.
O cholera jasna, nie! No, jakoś mi się udało uniknąć tego. Nie wiem, jak mi się to udało. Sio ode mnie! Łajdak! Cholera jasna, nie mogę sobie pozwalać na takie coś. Muszę być bardziej ostrożny. Już trzech jest, kurde. No, akurat mi się udało. O! Było blisko! Żebym dostał od tego innego. Uff. Ach, cholera. A ja go chciałem zaatakować właśnie w ten sposób. Cholera! No dobra, czyli mam się rozumieć, że wszystkich już pozabijałem, którzy mnie gonili. Znaczy, no nie wszystkich tak w pełni, ale większość to nieco zgubiłem. Dobra, najważniejsze jest to, że już się rozprawiłem z nimi. Teraz możemy się udać spokojnie do Wenecji. Jakoś przeżyliśmy tą całą drogę do Wenecji.
Okej, od razu wam mówię, że jak jesteśmy przy okazji w Romanii, to to pójdę po pieczęć asasyna kolejną, ale nie w tym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko, zajmiemy się w tym następnym. Tak więc dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę, trzymajcie się i cześć!